Cześć, tu Zoratul z tej strony. Zapraszam do kolejnego programu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie Medal of Honor beta się zaczęła niedawno, całkiem niedawno. Tutaj wielkie pozdrowienia i podziękowania dla Usera Kubicz, który odstąpił mi kod to właśnie bety multiplayer, dzięki czemu mogę ją przetestować i wam nagrać ten filmik i przekazać parę informacji. Jeżeli zastanawiacie się mocno nad złożeniem preordera, by dostać się do bety również, bo to jest jeden z wymogów, można mieć szczęście i dostać ten kod, a czasem trzeba, by być pewnym uczestnikiem tej bety multiplayerowej, trzeba złożyć preordera. To jednak się zastanówcie dłużej i może nie składajcie go, poczekajcie, jakie będą finalne opinie o tym produkcie. Za multiplayer odpowiedzialny jest DICE, czyli twórcy Battlefield Bad Company 2, jednej z najlepszych gier multiplayerowych, jakie do tej pory się ukazały. Ja jako wielki fanboy Halo i multiplayera w Halo nie uznaję innych gier, tym bardziej nie uznaję takiej gry jak Call of Duty Modern Warfare 2, tu wielkie hejty się zaraz zaczną pojawiać i komentarze, ale taki już jestem i dla mnie to jest najlepszy multiplayer. Może nie zgadzacie się z tym, ja się nie zgadzam, że Modern Warfare 2 to najlepszy multiplayer. Bardzo za to lubię grać w Battlefield Bad Company 2 i dlatego teraz jako pierwszy test pokazuję tryb, który się nazywa Mission. Tak naprawdę chyba się Mission nazywa, a polega on na tym, na czym polega gorączka czy Rush w Battlefield Bad Company 2, czy Battlefield Bad Company to był Golden Rush, czyli złota gorączka. Trzeba zająć odpowiednie punkty na mapie, trzeba je wysadzić, trzeba je odpowiednio długo przytrzymać. Całkiem fajnie to skonstruowane jest, ale jest to dokładnie tak samo jak mamy w Battlefield Bad Company, tak więc nie wiem, co to jest za nowość i innowacyjność. Mamy też czołgi, czołgi są żywcem wyjęte z Battlefielda, co mieć najlepszy przykład teraz. Nie za bardzo widzę jakieś tu zmiany, może tam drobne wizualne, estetyczne zmiany. Graficznie gra się nawet podoba, chociaż to nie jest poziom Call of Duty, a że jest to ten bodajże silnik Frostbite, czyli ten, który był przy Battlefieldzie, to na pewno gra prezentuje się trochę lepiej niż Battlefield Bad Company, ale też nie można aż tak wielu rzeczy zniszczyć. Więc mogli sobie tutaj DICE, mogło DICE tutaj troszeczkę więcej rzeczy zrobić. Nad single playerem działa ekipa EA z Los Angeles, tak więc to zupełnie dwa różne teamy, tak jak na przykład w przypadku Bioshocka 2, dwa osobne zespoły pracowały nad singlem i multiplayerem. No ja teraz tutaj cisnę i powiem wam szczerze, że po pierwsze to taki mały feedback, bo zaraz powiecie, że noob, że nie umie grać i takie tego typu akcje. Standardowo, jeżeli gram na telewizorze z rozdzielczością HD, to nie idzie mi źle w gry multiplayer. Zacząłem w rejsie koło jednego, nie jestem może jakimś prosem, bo nigdy do tego nie dążyłem, ale się fajnie bawię grając w gry multiplayerowe FPS-y i zazwyczaj właśnie idzie mi tak w okolicach jedynki. Nie jest to wybitny wynik, ale wydaje mi się, że jest ok. Nie jest przynajmniej porażką. Tak więc tutaj niestety nagrywałem to grając na 14-calowym monitorze, a obraz pokazywany, jak sami wiecie, nie jest w HD, tylko w standardowej rozdzielczości. Co dodatkowo w tej grze namierzenie jakiegokolwiek przeciwnika na odległość, dostrzeżenie go, graniczy z cudem, tak więc to później efekty są tego na ekranie. Szczególnie jeśli to będzie widoczne w Team Assault, ale wyciąłem odpowiednie kompromitujące mnie fragmenty i zostawiłem tylko te mniej kompromitujące. Gra mi się nie podoba. Po pierwsze bronie, to jest po prostu kopia Call of Duty, którego nie jestem fanem. Generalnie jeden strzał w głowę i kill, no to jest norma, to w każdej grze praktycznie tak jest. Ale 2-3 strzały na klatę i też jest kill, czyli potrzeba mniej strzałów niż na przykład w Battlefieldzie wyciągnąć przeciwnika. Dokładnie generalnie to samo co w Modern Warfare 2, tak więc jeżeli jesteście fanami Call of Duty, to gra ma duże szanse wam się spodobać. Ale uważam, że i tak lepiej zainwestować w produkcję gry, produkcję studia Treyarch, która będzie mieć premierę w tym roku, czyli Black Ops, bo oni to jednak robią parę lat, są fani jednak Treyarcha, tak samo jak są fani Infinity Ward, tak samo jak są fani DICE, tylko że DICE robi Battlefieldy i Battlefieldy to właśnie jest ich marka, ich dziecko, a nie Medal of Honor, tak więc ja tu zupełnie nie widzę ani potrzeby, ani sensu kupować kredensu, czyli gry Medal of Honor. Na pewno uważam, że skoro Treyarch robi Call of Duty, to już będzie ich trzecia odsłona, to wiedzą chłopcy co zrobić, a poza tym Bobby Kotick ma trochę dużo pieniędzy, bo 1-2 miliarda dolarów zarobił na poprzedniej odsłonie Modern Warfare 2, tak więc mógł troszeczkę zainwestować w Black Opsy
i Black Opsy przez to będą, wydaje mi się, z pewnością mieć większy budżet i przez to będą po prostu grą lepszą, to co tu dużo ukrywać. Nie wydaje mi się, żeby ten reboot Medal of Honor był do końca udany, nie wiem co jeszcze pokazane zostanie w trybie single player. Beta Multi... są błędy. Po pierwsze to został wydany patch, ja nie testowałem gry przed wydaniem patcha, ale pomimo tego gra potrafiła się sfrizować i po prostu trzeba było restartować konsolę. To moim zdaniem jest duży minus. Po drugie, w ogóle nie czuć broni i to chyba też dużo ludzi na forach pisało internetowych, że bronie są jakoś takie nijakie, nie wiadomo czy nie czuje się ich. Ciężko jest też... Celowanie jest podobne jak w Modern Warfare 2, 3 czy w Battlefieldzie. Ta gra po prostu nie ma tożsamości, ona nie wie czym chce być. Z jednej strony DICE nie chce skopiować swojego dziecka, czyli Battlefielda, a z drugiej nie chcą do końca stworzyć tego, co tworzy Treyarch czy Infinity Ward. Teraz taka mała przerwa, to podsumowanie statystyk i teraz przechodzimy już do pokazu Team Assault. Po drugie właśnie, to zaraz zobaczycie, randomowe respawny w Team Assault mnie dobijają. Nienawidzę po prostu się zrespawnować i zginąć od razu od kulki. To się dzieje nagminnie bodajże w Call of Duty, bo się respawnujemy koło towarzyszy naszych. Tutaj jakiś atak Mortar Strike, to też kopia z Call of Duty. Mamy po 3 bodajże killach, albo możemy zrobić nalot. Znaczy nie nalot, Mortar Strike, czyli atak z moździerzy. Albo włączyć sonar, który pokazuje nam przeciwników na ekranie i to przez to pomagamy też naszym kompanom. Albo właśnie robimy samotny Mortar Strike, celujemy w odpowiednie miejsce na ziemi. Gra, mamy dwie mapy udostępnione, tą którą przed chwilą widzieliście i tutaj takie równiny to była, to jest Kabul. No jak już mówiłem, prezentują się one ok, na pewno to nie jest szczyt możliwości ani PlayStation czy ani nawet Xboxa. Więc można by było z tego jeszcze więcej wycisnąć. Ja nie uważam, że ta gra multiplayerowo się graficznie jeszcze zmieni. Mam nadzieję jednak, że czeka ją pokaźna baza zmian, jeżeli chodzi o gameplay. Dużo rzeczy jest po prostu skopiowanych z Battlefielda, no i dużo rzeczy jest skopiowanych z Call of Duty Modern Warfare 2, tak więc wypadkowa bynajmniej nie jest rewolucją i nie jest czymś, co musisz mieć. Mnie się w tą grę wczoraj grałem, nie do końca przyjemnie grało. Ponadto blokowujemy klasy, ale gramy dwoma frakcjami, jesteśmy albo marinami, czyli żołnierzami z Stanów Zjednoczonych, albo jesteśmy terrorystami z Afganistanu, talibami. I dla każdej klasy odblokowujemy oczywiście odpowiednie nowe bronie i nie wiem czy umiejętności, ale bronie i rangi. Ale jeżeli jesteśmy na przykład zwykłym strzelcem, no, jako żołnierz USA, to nie odblokowujemy żadnych rzeczy, jeżeli jest dla Afgańczyków, czyli tam proces odblokowywania zaczynamy od nowa. Moim zdaniem jest to trochę bzdurne, ale tak już jest. Tak więc jeżeli na szczęście co rundę, co mecz przedziela nas na zmianę do jednej albo drugiej drużyny, tak więc mamy szansę zdobywać równo punkty. O ile się nie mylę, to do tej pory pokazano w becie 14 leveli, które można, nie wiem czy można je odblokować, ale są, łącznie jest ich 14. Nie wiem jak będzie w pełnej wersji. Póki co, no ja nie jestem zadowolony. Cieszę się, że nie złożyłem preordera i na pewno wstrzymam się z opiniami, znaczy z decyzją o zakupie gry, dopóki nie usłyszę opinii o finalnym produkcie. Takie na pewno będę mógł przeczytać w PSX Extreme czy na PS3 Site. Tak więc polecam te dwie strony i zapraszam na nie. Jako osoba, która nie gra zawodowo w gry multiplayer, nie polecam po prostu tego, co zobaczyłem w Medal of Honor. Nie podoba mi się to jako osoba, która lubi się wskoczyć do multi, pobawić się trochę ze znajomymi, postrzelać się nawet z randomowymi ludźmi. No to nie jest gra, która by mnie sponiewierała i którą bym musiał teraz mieć. Dalej uważam, że mogę spokojnie sobie pozostać przy Battlefieldzie, w szczególności, że bodajże w grudniu wychodzi dodatek Wietnam, który moim zdaniem sponiewiera. I DICE ma to poważny problem, bo teraz dostał drugą markę pod opiekę, a tak naprawdę Battlefield jest na tyle popularną serią w tym momencie jeszcze. Święci Triumf, ostatnio była informacja o 5 milionach sprzedanych egzemplarzy. Tak więc nie wiem w ogóle po co rebootować Medal of Honor, który powinien po prostu umrzeć. Ale to może ja i macie inne zdanie, ja szanuję inne zdania, tak mam nadzieję, że uszanujecie i moje. Ja dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojego ględzenia na temat tej bety. Zapraszam do komentowania i wyrażania własnej opinii. No i zapraszam na ps3site.pl. Zaraz z tej strony, dzięki.